co, Sławek, popatrz, Polska, biało-czerwoni. No akurat tylko biały, ale... No, wybaczę ci, ja jeszcze mam czarnych trochę tutaj stawek, tak bardziej... Ale tak dobra zachowana kolejność, no. Biały na górze, czerwony na dole. No wiesz, jakby dodać nie moje... Indonezja. No nie, dobra, okej, okay, to racja, a jak dodam do tego moje czarne, to tak bardziej jak Austria. No. No ale też pasuje, też w kontekście grupy, tak, którą będziemy za chwilę omawiać, także zostańcie z nami. No dobra. Słuchaj, Sławek, grupa ciężka. Grupa śmierci, niektórzy mówią najtrudniejsza grupa. Ja uważam, że jest jedna z dwóch najtrudniejszych, no, grup, prawda? Mówiliśmy o tym trochę wcześniej, gdy wspominaliśmy o to, co się będzie działo w grupie B. Starzy znajomi z eliminacji się spotykają. Powiem ci tak. Trudno podejść do tego obiektywnie, bo wiadomo, kibicujemy, chcemy, żeby ta reprezentacja zawsze wygrywała i zawsze chcemy, żeby ona była po prostu najlepsza, nawet jak gdzieś z tyłu głowy wiemy, że to nie jest możliwe. Chciałbym wierzyć, że Probierz, którego nigdy nie byłem fanem i sympatykiem, jeżeli chodzi o szkołę trenerską, myśl tę trenerską, do tego stopnia potrafił to wszystko poukładać na boisku, że te jego przewidywania, nie jedziemy tam na wycieczkę, chcemy tam zagrać coś i wyjść z grupy, zobaczyć, co dalej się uda zrobić. Być może zaskoczymy, tak jak nasi starsi koledzy, tak jak on to powiedział, w latach 70. No wiesz, dobrze, piękne marzenie, mówił też coś o Grecji, w Portugalii i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, wszystko pięknie, wszystko prawda, tylko czy my mamy podstawy, żeby sądzić, że to jest w ogóle realne? Znaczy mi się podoba podejście Probierza, to, że tam mówi, że może nawiążą, no to to jest może. Wiadomo, że to jest gdzieś tam z tyłu głowy jakieś takie marzenie, ale mi się podoba właśnie to, co powiedziałeś, nie idziemy tam na wycieczkę i o to mi chodzi. Ja już i też i pisałem i znasz moje zdanie w różnych rozmowach, nieraz też żeśmy się spierali na ten temat, mówiłem, że ja od jakiegoś czasu się przestałem ekscytować, no tak, w tym sensie, że czy my pojedziemy na jakiś turniej i wyjdziemy z grupy, czy tam dojdziemy do ćwierćfinału po jakichś karnych. Ja w tym momencie nie deprecjonuję dla mnie sukcesu z 2016 roku. Wiem, że ty tego za sukces nie uważasz, pamiętam. Ale myślę, że podchodzę po w ogóle generalnie do polskiego futbolu pragmatycznie, na takiej zasadzie, że dobra, jeżeli my coś tam osiągniemy, wyjdziemy z grupy tu, czy tak samo było w Katarze, co to da? Co to nam da w kontekście rozwoju futbolu? Moje zdanie jest takie, my musimy usiąść, osoby z doświadczeniem, które się na tym znają, nie trzeba wymyślać nie wiadomo czego, weźmy wzorce kraju, które odniosły sukces, bo mamy potencjał ludnościowy i inny, jeżeli chodzi o popularność piłki nożnej, stwórzmy po prostu system, krok po kroku, od szkolenia najmłodszych do pierwszej reprezentacji, racja, wyznaczmy sobie cele i wtedy to te cele można realizować. Nie cele takie, jeszcze dokończę, że wyjdźmy z grupy, zamurujmy bramkę, bo no tak, to nie jest jestem rzecz, absolutnie tak. To, co niektórzy wyjście z grupy w Katarze uznali za sukces, dla mnie to sukcesem nie było, ale oczywiście to, co też powiedziałeś, teraz mówię, że odrzucam wszystkie emocje, a jak przyjdzie do tego meczu, gdzieś te emocje mimo wszystko no zawsze będą. Czy gdzieś ta piłka się tam wtoczy, czy ktoś się potknie, czy ktoś straci punkty z przeciwników w jakiś nieoczekiwany sposób. Oczywiście, że będą, ale właśnie też z innego punktu widzenia to, co mówi Probierz, nie idziemy tam na wycieczki, też nie chcę, żeby było murowania bramki, żebyśmy się bali. Oczywiście nie rzucamy się na przeciwników, wiadomo jakich, ale gramy otwartą piłkę, chociażby mecz 1/8 finału w Katarze właśnie to pokazał, że no, da się. Oczywiście, że mamy inny potencjał, tak, ale więcej to da dla tych zawodników, którzy wiadomo, że niektórzy kariery już skończą po tym turnieju, ale jeszcze mamy paru na tylu młodych, dla których taki turniej na pewno będzie dużym doświadczeniem, które może na następnych turniejach zaprocentować. A kiedy się nauczysz czegoś? Jak będziesz stał z boku i się przyglądał?
Nie, to jest prawda. Uczyć się można tylko grając z najlepszymi. Tak. To, co hokeiści nasi ostatnio zaprezentowali, spadając z elity, oni się tylko mogą nauczyć, mogą być tylko lepsi, rywalizując z lepszymi. No i naszych piłkarzy też taka droga powinna gdzieś tam spotkać. Problem polega na tym, że no wiesz, my mamy w głowach trochę inaczej poukładane, my jako, mam na myśli siebie, ciebie i trochę też to młodsze pokolenie. Ja jestem bardzo daleki od tego, by gloryfikować te lata 70. i niestety tych ludzi związanych z tamtym okresem w piłce nożnej dawno już nie powinno być w tym zarządzaniu i wszystkim. Zmieniło się to w siatkówce i mamy dobry przykład tego, jak ważne było to, że ci ludzie, którzy jako po latach Wagnera zaczęli osiągać znowu sukcesy, ta reprezentacja ze Świderskim na czele, potem nagle ci ludzie przejęli władzę w związku i nagle ta siatkówka nasza rozwijała się wtedy w tempie dobrym, teraz jeszcze lepszym. To są zawodnicy z doświadczeniem, które zdobywali, teraz my wyznaczamy tak, w siatkówce trendy, jako liga też. Tak, ale właśnie popatrz na to, jasne, ale zobacz Sławku na to teraz z tej perspektywy, tu Lato, Kulesza, wszyscy ci i ci inni, oni w ogóle żyją takimi realiami, jak było kiedyś. Oni nie mogą zrozumieć tego nawet nie przyjmują do wiadomości ci wszyscy ludzie z tamtego okresu, nawet ci niewymienieni z nazwiska i z innych klubów sportowych, nie tylko związkowych, jakichś tam piedestałów, że najzwyczajniej w świecie to jest ten czas, kiedy po prostu powinni oddać pałeczkę młodszym ludziom, którzy mają podejście do zarządzania futbolem, tak jak teraz się to odbywa na świecie, w różnych regionach Europy, bo wiemy, że to jest lepsze. Ale też tylko pamiętajmy, ta reprezentacja to jest wypadkową całego systemu, tego co się zaczyna. No dokładnie tak. Coś drgnęło w którymś momencie, mieliśmy trochę lepiej, potem trochę gorzej, potem znowu trochę lepiej. Dlaczego tam jedziemy? No bo się zakwalifikowaliśmy. Dlaczego było warto? Bo uważam, że kraj wielkości naszego kraju powinien na każdej imprezie mieć swoją drużynę, która będzie tam grać. Dobrze, my chcemy od razu, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata, zdobyć medale. Niekoniecznie. Jeżeli nie mamy potencjału sportowego na takim poziomie, żeby rywalizować z tymi najlepszymi o te najlepsze cele, to zostawmy to na tym etapie, żeby po prostu pokonywać swoje słabości z imprezy na imprezę. Ale to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku o Czechach. Tak. I w ogóle o samej drużynie i o tej otoczce, i o mediach, i no tam jest, i tam jest zupełnie inny świat. Mieli czas, gdzie mieli naprawdę wybitnych zawodników, a potem mają trochę słabszych i tak jak mówię, nie pompują tego balonika. Tutaj pompowania balonika raczej nie będzie. Wiesz roku, co myślisz? To trudno cokolwiek tutaj napompować. A ja jestem przekonany, że zawsze znajdą się jakieś oszołomy i pompowanie balonika zrobią, tylko być może teraz nie helem, a zwykłym powietrzem. Chodzi o to, że po prostu widzimy, w jakiej grupie gramy. Gdybyśmy mieli grupę typu Czechy, Turcja, Portugalia, Gruzja, od razu oczywiście mówienie, tak, że już jedziemy, od razu tak, jedziemy że wychodzimy po medal i wszystko. Tak. To naprawdę nie ma znaczenia. Przejechaliśmy się na tym wiele razy. Dzisiaj mamy grupę naprawdę taką, która mówi nam jednoznacznie jedną rzecz. Tylko jedną najważniejszą. Wyjdziemy z tej grupy, to znaczy, że naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Oczywiście. Jeśli nie wyjdziemy z tej grupy, to też nic wielkiego się nie trafi, no bo po prostu mieliśmy trudnych rywali, z którymi ciężko się gra, niezależnie od tego, czy to Austria, Francja, czy Holandia. No tak, jesteśmy na takim etapie i tego się... Trzymajmy. Mówię ale tak, Sławek, ale... teraz zobacz, wróćmy do tego, co na Mistrzostwach Europy w eliminację może na razie zapomnimy, bo to nie było najlepsze, co się tam w Polsce przytrafiło. Nie ma co ukrywać, dużo szczęścia, że w ogóle udało się na tych eliminacjach zagrać. Trafiliśmy na Francję, Holandię, te dwie drużyny grały w jednej grupie eliminacyjnej. Francja pierwsze miejsce, Francja, Holandia no, drugie. To trudno mówić zdecydowanie, ale... No, czterema punktami, ale wiesz, tak generalnie tak. No, widać było, że ma przewagę nad całą resztą stawki. Nie było tu żadnego problemu z tym, żeby osiągnąć cel. Austriacy też swoje zrobili, nie mieli większych problemów. Za Belgią o jeden punkt zaledwie, ale ze sporą przewagą nad Szwecją. Ale ta Szwecja też miała takie tam jakieś dziwne mecze, chyba 0-3 z Azerbejdżanem, czy 1-3? No, były takie mecze, które sprawiły, że Szwecja dwa razy ze Szwecją Austria bez problemu wygrała. Tak. Wiesz, mnie naprawdę tak naprawdę zastanawia jedna rzecz. Nie można lekceważyć tej grupie żadnej drużyny. Nie można o żadnej mówić, że jest od naszego zespołu słabsza. Trudno lekceważyć Francję czy Holandię. No ale wiesz, niektórzy mogą pomyśleć sobie, że Austria, no... Znaczy ja już słyszę... No. Można, ale ty, dlaczego nie można zlekceważyć Francji i Holandii? Można podejść do meczu na zasadzie... Dlatego, że Francja... Dobra, Francja, mamy pewne, że przegramy. I podejść do tego tematu lekceważąco, wynik wyjdzie w drugą stronę. No...
Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu w każdym z tych meczów trzeba wyjść z chłodną głową, z racjonalnym planem taktycznym, który nie będzie się składał, tak jak wspomniałeś wcześniej, z tego, że zamurujemy bramkę i nie będziemy nic na ten temat więcej mogli powiedzieć, bo tak jak graliśmy w Katarze za czasów Czesia, jakkolwiek by nie było skutecznie, bo wyszliśmy z grupy szczęśliwie jednak. Mimo wszystko ten mecz najlepszy to był mecz z Francją i też nie całościowo, tylko tam gdzieś około 20-30 minut otwartej gry do przodu. Tu z Francją mamy ponownie okazję się zmierzyć. Ja pamiętam mecze z Francją, gdzie Polska była jeszcze gorsza, a Francja była jeszcze lepsza. Zespołem, gdzie graliśmy jak równy z równy. Na Saint-Denis chyba to był mecz. No, zaraz Francja raz, była tak, chyba był jeden z pierwszych meczy Jerzego Engela, gdzie też chyba tam w samej końcówce z rzutu wolnego po jakimś czasie. To chyba jeszcze nie było za Engela, to było jak na Saint-Denis, to nie było na Parc des Princes, to było jak jeszcze Woźniak stał w bramce. To było to wtedy tak. W eliminacjach do mistrzostw bodajże w 96 roku, to wtedy, kiedy właśnie Czesi mieli taką mocną reprezentację. 1-0 prowadziliśmy po bramce Juskowiaka, dużo różnych sytuacji przestrzelonych. Dziorkę w końcu strzela bramkę z rzutu wolnego, obroniony przez Woźniaka też rzut karny, książę Paryża, tak go nazwano. Później, ileś lat później, też bardzo ciekawy mecz, gdzie Jerzy Dudek dwoił się i troił. Myśmy byli zawsze słabsi, ale zawsze potrafiliśmy grać do końca i te wyniki były na styku. Francuzi po mistrzostwach świata w Katarze, jako jedyna nacja głośno się przyznała, że jedynego meczu, jakiego się obawiali, to meczu z Polską. O dziwo, co zaskoczyło wszystkich. Bo tak jak powiedział trener tej reprezentacji, Polacy mają kompleks Anglików, my mamy kompleks Polaków. Dobrze, często z nimi wygrywamy, ale te mecze są niesamowicie ciężkie. I ja upatruję w tym szansę, że my umiemy z nimi grać. Strasznie ciężko będzie grać z Francuzami, ale da się coś ugrać, o ile będzie to mecz rozsądny. Wiem, będę zaraz hejtowany. Nie wiem, czy mamy szansę o jakiś korzystny wynik z Holandią, bo tak naprawdę ta Holandia nigdy nam też aż tak bardzo nie leżała i oni po prostu grając swoją taką piłkę, jaką grają, zawsze byli od nas gdzieś o ten krok do przodu. Czy wiesz, tu nawet bym się z tobą zgodził. Nawet. Dobre. Zgodziłbym się z tobą, że ta Holandia może być takim nawet przeciwnikiem, okazać się trudniejszym, a jeszcze nawiązując do wcześniejszego właśnie tematu, bo już też czytałem, ostatnio się media zachwycają tym niektóre, że Austro bardzo jest osłabione, tam nie, wypadają kolejni zawodnicy, nie, ale na też to. Mówię, tym bym się tutaj nie sugerował i też nie dopisywał punktów, to tak jakby, że Austria będzie słaba. To dobrze, można byłoby powiedzieć, gdybyśmy żyli w czasach, kiedy wszyscy by grali w takiej, byli w takiej formie dyspozycji jak Lewandowski, gdyby bił rekord Gerda Millera. Każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje plusy, minusy, każdy ma swoich lepszych, gorszych zawodników. Kluczem jest, tak jak zawsze w przypadku reprezentacji, odpowiednia selekcja, wybór zawodników, chyba nawet bardziej pod kątem taktyki, mentalności i atmosfery w drużynie niż po prostu nazwisko, dlatego że dobrze gra. Myślę, że na przykład między innymi też dlatego nie pojawia się w kadrze Milik. A właśnie myślę, dla mnie mimo wszystko szkoda tego zawodnika. Myślę, jeszcze liczę, że... Co mnie na przykład mocno zaskoczyło, to, że Probierz mówiący kiedyś, że w Polsce nie ma młodych, zdolnych zawodników, teraz sporo stawia na młodzież. I że ci młodzi zawodnicy to może nie są 17-18-latkowie, jak w niektórych reprezentacjach, ale tacy młodzi pokroju, nie wiem, stażu, umiejętności, Piotrowski. Bardzo fajny zawodnik, grający świetnie w środkowej linii. Wreszcie mamy zawodnika, który, wiesz, nie boi się grać, myśli. Zalewski? W takiej formie jak w tych ostatnich meczach barażowych? To ja widziałem wreszcie piłkarza, który, wiesz, dostał piłkę pod nogę. Do przodu potrafi, nie boi się. Nie boi się. No, ale 10 ten razy nie wyjdzie. To już jest sporem, że tak powiem, systemu włoskiego, no, polskiej myśli szkoleniowej. To jest prawda, ale z drugiej strony to też, ale Piotrowski już na przykład nie no tak, a potrafił się z Zalewskim, wiesz, uzupełniać w pewnych momentach. Wiesz, wydaje mi się, że tutaj chyba też te zachwyty nad Piotrem Zielińskim, który no, grać piłkę potrafi, bo nie można było tego odmówić, natomiast on nigdy nie przełożyło się to na jakość reprezentacji. Ale też dochodzi doświadczenie też. Więc... Ale też nie to wiem, może czy być ostatnich jakimś trochę, może nie takim liderem, bo to... On nigdy nie będzie liderem, musimy się do tego przyzwyczaić. Tak, ale nigdy jest nie trochę, będzie liderem. Mając jeszcze Lewandowskiego przed sobą, obok siebie, też... tym bardziej, bo to będzie lider, mimo wszystko to będzie lider, kto co by...
nie powiedział na jego Lewandowski temat uważam, ostatnich że to meczy. jest zawodnik, który dla polskiej piłki zrobił tyle. I niech teraz mnie hejtują wszyscy, Grzegorz Lato może mu buty wiązać, bo wiem, że tutaj wiele osób uważa inaczej, ale sam turniej Mistrzostw Świata, nawet z medalem i królem, tytułem Króla Strzelców, uważam to za mało, by uważać się za lepszego od piłkarza od Roberta Lewandowskiego. Z tym, że no, to... Ja jestem też generalnie przeciwnikiem takich porównań, to jest tego właśnie, co to było chciałem na przestrzeni powiedzieć, 50 lat już. Bo to jest chwili, tak różna piłka dzisiaj, a to co było kiedyś, że trudno ocenić, czy taki Lato poradziłby sobie dzisiaj, a taki Lewandowski poradziłby sobie wtedy. Generalnie mamy to, co jest tu i teraz i wiesz... No, Lewandowski to jest taki zawodnik, który jeżeli jest, chce mu się grać, bo to też od tego trzeba zacząć. Jeżeli mu się chce grać, to nawet jak jest w gorszej formie, coś potrafi. Ostatnio miałem takie wrażenie, że on jest już wypalony, że mu się już mniej chce, jak chciał kiedyś. Ten transfer do Barcelony, klubu, który lubię, cieszyłem się, ale widać, że to nie jest. Wiesz, ale to, z drugiej strony, czego no jednak sam chyba wieku oczekiwał. Nie przeskoczysz. No, i to jest właśnie klucz do wszystkiego. Nie ma mocnych na ale to po prostu. Dobrze, Sławek, a zobacz, my ciągle patrzymy na niego jak za tych lat wcześniejszych, kiedy strzelał Bayern Wolfsburgowi 5 goli, Realowi 4 bramki, kiedy bił rekord Gerda Millera, ale od tamtego czasu on jest tylko starszy i teraz bardziej trzeba byłoby to skupić się na tym w ten sposób, by wykorzystać to jego doświadczenie. Niech bramki tej strzelają. Kadrze jednak niezwykle potrzebny. Oczywiście, on dużo widzi. Jest, dużo tak, wie. Ale powiem Ci tak samo w przypadku Milika, że ja bym Milika widział w kadrze i to nie na jakieś zasługi, ale z jednego konkretnego powodu. To jest zawodnik, czy w Juventusie, czy nawet w kadrze. Nawet jak on wejdzie na 15-20 minut, no ma ten instynkt. Strzelecki jednak potrafi się, no nie jest tak skuteczny jak Lewandowski, nie tej klasy zawodnik, no ale ma to coś w sobie, gdzie no może być to jakaś ja powiem akcja, tak. Sytuacja. Pan Poprzeczka, bo tak go pamiętam z lat jego świetności, ale generalnie nie oznacza to, że to, nie, że to trzeba tak patrzeć przez ten pryzmat. Natomiast powiem Ci, Sławku, jeżeli próbiesz, będzie konsekwentny, to nawet to, że go nie lubi, ewidentnie go po prostu pomija z tego powodu przy powołaniach. Nie powinien na to patrzeć. Jeżeli będzie konsekwentny w tym, co mówił przed mistrzostwami i w tym, jakby chciałby tę drużynę poprowadzić, to skupi się na możliwościach zawodników w danym momencie, bo nie wszyscy ci, którzy w eliminacjach sobie radzili wtedy, radzą sobie dzisiaj tak samo dobrze. I na pewno skupi się na charakterze zawodników. Ja bym szedł w kierunku takim, że on niektórych nie powołuje nie dlatego, że są słabsi, dlatego, że nie pasują do tego, co on chce, żeby ta drużyna robiła, nie tylko na boisku, bo widzisz, on chce, żeby to był zespół. Zobacz hotel, w którym będą mieszkać. O tym pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy przy kolejnych spotkaniach, ale pierwszy raz od czasu, jak Nawałka został trenerem reprezentacji, widzimy hotel, w którym jest poziom, odpowiedni poziom, by zamieszkać na tych czas turnieju, ale ja nie podzielam opinii dziennikarzy, którzy mówią, że to jest hotel, a nie kurort i tego piłkarza będzie brakować. Oni tam jadą grać w piłkę, a nie odpoczywać. Przypominanie rok 92. Oglądałem bardzo fajny dokumentalny film, fabularyzowany dokument na temat tego, jak ta reprezentacja się przygotowywała do turnieju, gdzie było ewidentnie pokazane, w jakich warunkach Duńczycy musieli spać, bo już nie mieli możliwości przygotowania sobie tego wszystkiego, jak co tam się działo, jak to wyglądało. I prawda jest taka, że ta reprezentacja zagrała najlepsze w historii turnieju. No to w ogóle było coś szalonego. A Probierz zresztą też nawiązywał do tej Danii z 92 roku. Ja nie wiem, czy on jest jakimś prorokiem, czy mu się coś przyśniło, czy wypił trochę za dużo whisky. Wiesz, no nie ma, czy cygara były nie z tego kraju, co trzeba. No nieważne, jeśli to się spełni, to... Wiesz, Michał Probierz też nie miał... Łatwego dzieciństwa, tak? Nie miał czasu dużo na... O dzieciństwie to tam znaczy, on był taki, ja pamiętam jeszcze jego wywiady, jeszcze młody zawodnik w ruchu Kożuch, on był no, bardzo charakterny taki. Tak. A nie mówię już, mówiąc poważnie, no nie miał też wystarczająco czasu, żeby z tą reprezentacją przygotować, już może stworzyć na ten, na sam turniej taki twór. Ostateczny i też może przez to niektórych zawodników nie ma aż
takiego pola manewru, tyle czasu na eksperymenty i lepiej postawić na coś no, sprawdzonego. No tak, tylko że załóżmy, tak jest to sprawdzone, nie wiem, Zalewski będzie po kontuzji. Załóżmy, nie, bo ja nikomu nie życzę źle. Taki Piotrowski po kontuzji, ktoś tam jeszcze załóżmy po kontuzji. To są zawodnicy, którzy jak grają dużo, to grają tylko lepiej. Gdy nie grają wcale, no, to tracą wiesz, praktycznie to... wszystko. To nie jest taki na przykład wiesz, zawodnik doświadczony typu Milik, Lewandowski, nie wiem, Zieliński, który mimo tego, że nie gra w klubie, przyjechał na reprezentację. Nie, może kondycyjnie nie wytrzyma mecz, całego tak, meczu, ale to jest będzie właśnie swoje to grał, doświadczenie. Nie? No oczywiście, że no tak. Więc właśnie o to mi chodzi, że tutaj ta mieszanka, którą chce probierz połączyć, będzie miała znaczenie. Wiesz co, rozmawiamy jednak mimo wszystko jeszcze zanim ta kadra będzie ogłoszona. Pewnie może się tak zdarzyć, że widzowie ten odcinek zobaczę już po tym, jak będziemy znali tą kadrę. Spotkamy się specjalnie, żeby omówić szczegóły, kto tam się znajdzie, czy to dobrze, czy źle, jak to może wyglądać, dlaczego tak, a nie inaczej. Jakbyśmy chcieli to inaczej widzieć, spróbujemy ułożyć swoją jedenastkę już, kiedy to poznamy, bo w tej chwili... Ale że Dudka na mundial nie wzięła. Będzie ciekawe, czy będzie. No nie wiem. No nie wiem, zobaczymy. Dudek, wiesz, zawsze ma wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Może się trafi jakaś telewizja, która będzie go chciała. W każdym razie, Polska, Austria, Francja. Pierwszy mecz Polacy grają z Holendrami. Tak, na pewno trzeba to jakoś no spróbować ale ustalić. Tak idziemy, rozum czy serce? Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja ci powiem w ten sposób. Myślę, że na pierwszym miejscu będzie Holandia. Na drugim będzie Francja. Może się tutaj pomylę w tej kolejności. My zagramy o trzecie miejsce i to jest niestety serce, nie rozum. Natomiast Austria będzie czwarta. To jest moje zdanie. Nie jestem pewien tego, czy Francuzi grupę wygrają, bo chyba wbrew temu, co wszyscy myślą, decydującym będą właśnie mecze z Polską. No. No tak, mówię, serce do nie końca. Rozum. Serce to ja nie mówię rozum, inaczej, no. Ja na jednak pierwsze miejsce Francja, drugie Holandia, Polska trzecie, ale nie wiem czy z awansem, tak. dającym awans. No zobaczymy, czas pokaże, spotkamy się następnym razem już znając składy drużyn, które będą grać na turnieju, tych zawodników będziemy mogli sobie w jakikolwiek sposób omówić. Wtedy też zaproponujemy Wam już tak bardziej szczegółowo zabawę, o której mówiłem ostatnio. Zabawę na temat tworzenia własnych drużyn z zawodników powołanych przez selekcjonerów na Mistrzostwa Europy. Przypominam, 11 zawodników plus do tego taka informacja, że tylko z jednego kraju będzie można wziąć określoną liczbę graczy w jednej formacji, zakładając ustawienie wybrane przez Was 4-4-2, tylko i wyłącznie jeden zawodnik z jednego kraju. Te szczegóły omówimy już i przedstawimy taką dla Was propozycję w momencie takim, kiedy spotkamy się, omawiając zawodników powołanych przez trenera probierza na turniej w Niemczech. No i co zrobić? No? Coraz bliżej. Tak. Chciałem, wiesz co, tak teraz zażartować, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Tylko, że będzie tym razem święto. Na szczęście nie w grudniu. Tak. To jest ten plus najbliższego turnieju. Sławku, widzimy się następnym razem. Omawiamy grupę polską pod kątem powołań reprezentacji przez probierza. Zobaczymy, może to dzieciństwo nie będzie takie trudne.